12 sierpnia wspominamy świętą Joannę Franciszkę de Chantal, zakonnicę. Joanna urodziła się w Dijon 23 stycznia 1572 roku. Jej ojciec był prezydentem parlamentu Burgundii. Mając niecałe 3 lata, Joanna straciła matkę, która zmarła przy porodzie jej młodszego brata Andrzeja. Odtąd wychowywała się pod okiem opiekunki. Otrzymała staranne wykształcenie. W 1592 roku 20-letnia Joanna poślubiła Krzysztofa II, barona de Chantal, z którym miała 6 dzieci. Święta matka przyświecała swoim dzieciom przykładem życia chrześcijańskiego, a przede wszystkim wyczuleniem na potrzeby biednych. To też ci licznie nawiedzali codziennie jej dwór. Pan Bóg wynagrodził jej złote serce, bowiem gdy pewnego dnia zabrakło ziarna, a nastał głód, Bóg cudownie je rozmnożył. W 1601 roku, w czasie polowania, przyjaciel przez lekkomyślną nieostrożność zabił jej męża. Owdowiawszy w 29 roku życia, Joanna poświęciła się wychowaniu dzieci i podjęła głębokie życie wewnętrzne. Cios przeżyła tak boleśnie, że omal nie przypłaciła go utratą zdrowia. Wspaniałomyślnie jednak darowała nieumyślnemu zabójcy wyrządzoną jej i jej dzieciom krzywdę. Joanna przeniosła się do ojca, do Dijon, a potem do teścia w Montelon. Ten jednak okazał się dla niej bardzo przykry i na każdym kroku dawał jej odczuć, że jest dla niego ciężarem. Jeszcze więcej Joanna cierpiała ze strony wszechwładnej na zamku służącej metresy. Zachęcana do ponownego zamążpójścia, pomimo obiecujących ofert, Joanna postanowiła oddać się wyłącznie wychowaniu dzieci i służbie Bożej. W marcu 1604 roku spotkała świętego Franciszka Salezego. Od tego czasu datuje się ich wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju przyjaźń duchowa. Święty zaszczepił w niej własny styl życia, dobroci i życzliwości dla wszystkich, naturalnego sposobu życia, przepojonego stałą pamięcią o obecności Bożej i czynienia wszystkiego dla Boga. Joanna zarzuciła więc dotychczasowy surowy styl życia, a oddawała się w wolnych chwilach posłudze chorym i ubogim. W 3 lata później święty Franciszek przedstawił baronowej projekt zgromadzenia akcentujący umartwienie wewnętrzne. W 1610 roku Joanna, zapewniwszy przyszłość dzieciom, opuściła Dijon. W Annecy założyła pierwszy klasztor nowego zgromadzenia sióstr nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, wizytek. Święty umyślnie dał tę nazwę swojemu zakonowi, gdyż w planie pierwotnym był on przeznaczony dla posługi ubogim. Niestety Rzym na to nie zezwolił. Obawiał się, że to nowość, zbyt śmiała, bez precedensu, aby zakonnice wychodziły poza mury klasztoru i w pracy czynnego posługiwania bliźnim narażały własną duszę na niebezpieczeństwo. Święty Robert Bellarmine oraz Joanna zachęcali Franciszka, aby ten nie ustępował. Jednak ten, pod naciskiem Rzymu, ustąpił w obawie, że zakonu jego nie zatwierdzi. W 1611 roku 3 pierwsze wizytki złożyły profesję. Jako pieczęć i herb dla swojego zakonu, Franciszek Salezy obrał serce Pana Jezusa, otoczone koroną cierniową z wyrastającym z niego krzyżem oraz 2 miecze przecinające to serce, wyobrażające miłość Boga i bliźniego. 28 grudnia 1622 roku Franciszek zmarł. Dzięki energicznym zabiegom Joanny, jego ciało zostało umieszczone w Annecy w kościele wizytek. Joanna zajęła się również bardzo troskliwie zebraniem wszystkich pism Franciszka. Rozpoczęła także proces wstępny do kanonizacji założyciela zakonu. Oddała teraz swój zakon pod bezpośrednią opiekę duchowną świętego Wincentego a Paulo. Przez 40 lat Wincenty udzielał rad i wskazań oraz prowadził siostry na wyżyny doskonałości chrześcijańskiej. Przez następne lata Joanna założyła 87 fundacji. Ostatnie życie spędziła na niezmordowanym wizytowaniu i umacnianiu powstałych klasztorów, a także zakładaniu nowych. Ostatnim domem przez nią założonym był klasztor w Turynie. Zmarła podczas podróży 13 grudnia 1641 roku.
Wincenty a Paulo, miał widzieć jej duszę idącą do nieba. Serce Joanny zatrzymano w Moulin, a jej ciało przewieziono uroczyście do Annecy, gdzie złożono je obok relikwii świętego Franciszka Salezego w kościele wizytek. Uroczystej beatyfikacji dokonał w bazylice świętego Piotra papież Benedykt XIV w 1751 roku, a niedługo potem, w 1767, papież Klemens XIII dokonał jej kanonizacji. Joanna jest patronką sióstr wizytek. Do Polski zakon ten sprowadziła już w 1650 roku królowa Maria Ludwika Gonzaga, żona Jana Kazimierza. Święta Joanna zostawiła po sobie wiele pism. Jej duchowe córki zebrały je wszystkie z pietyzmem i wydały w 8 tomach. Składają się na nie głównie listy i pouczenia duchowe. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święta Joanna Franciszka zajaśniała wielką doskonałością w rozmaitych stanach życia. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wierni naszemu powołaniu świecili dobrym przykładem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.